Dzień dobry Państwu. Jesteśmy przed sądem rejonowym dla Warszawy Pragi Północ i po Warszawy Pragi Południe, bo to tu jest, odbywa się sprawa naszego przyjaciela Grzegorza Brauna, który już zaraz się zjawi, już jest Grzeszu, już jest. Cześć, witaj. No, czekamy go są. Dziewiąta mija, tak? Dziewiąta, wszystko przygotowane. W której to sali? Ja nie mam wezwania. Powiem ci, że 15. 15. Proszę. Polska 15, sala 15. 15. Będziemy chcieli tam wejść. Nie, bo będziemy chcieli. Proszę, tak, nagrywać. Tutaj jak człowiek ma. Ty na to woże ze sobą scyzoryk i gaz woże. Tak. Jak sprzęt noszę, no to mnie zaraz tam wywalą to wszystko. Nie wejdzie pan. No, ja, a czemu? Nie, no bo tak to ja to może, no bo jak to może sprzęt fotograficzny tam a, tego. Sprzętem, no to boję się, że tak powiem, że dostanę jakichś bandziorów, no to mnie mogą napaść tego. O, kolejne flagi. Kolejne flagi. Tutaj. No. Oni już idą tam bardzo, może daj komuś tam jedną flagę. A ja ten... nie dam rady flagi trzymać. No właśnie to... mówię, że daj komuś tam, niech podtrzyma. O 2 metry bliżej mikrofon, co? Dobra, i wtedy będziemy to się z tyłu zmieszczać. Flagi, tam ktoś, może możesz podtrzymać jedną flagę, a może pani tam gdzieś... Zbyszkowi komu? Zbyszkowi daj, ja to może za mała jestem. Tak. Nie, aby tylko było widać. O. Jest i Szymon, jak zwykle, cały czas. Ten jest i pani mecenas. Tak, dobrze. Trzymamy. O, ty masz takie automatyczne obracanie, nie? Tutaj jest tak. Policja nie reaguje. O, są i funkcjonariusze. Także. Mogę, nie mogę. No, jako gospodarz. Się trafić, tak czy tak? A tak chyba w poprzek. Tak jak ja. No właśnie zastanawiam się, jak lepiej będzie widać. Byłeś może na tej interwencji w Krakowie, gdzie niesprawiedliwie... No niestety. Nie mogłem, bo to we wtorek było. Tak, wiem. Strasznie napadł na posła Grzegorza. No właśnie, w rękę podobno.
ten. O, jest. To są ślady. Ślady. Możemy tą pamiątkę po Krakowie filmować? Immunitet i nietykalność o praktyce. No tak. Policja robi sobie co chce. Bomby na komisariacie rozbrajają. Wybuchają, tak. Rozbrajają. Wybuchają. A jak powinni reagować, to nie reagują na informacje. Nie ma. Pana posła. Nie ma. A jeszcze poza tym to też były sytuacje, że gazowali i powali niewinnych ludzi, którzy walczyli o wolność także ich i tak. Dzieci. Chcieli, żeby nie było przymusu szczepień. Będzie widać ten baner, jak on tak wysoko jest, tak? Jest, to znaczy można niżej, ale... Tak widać. Waldek! Waldek! O, teraz idealnie jest. Pięknie. Oto. Dzień dobry, nazywam się Diana Rupniewicz, jestem przewodniczącą Okręgu Warszawskiego Konfederacji Korony Polskiej. Zapraszam Państwa na konferencję pod Sądem Rejonowym dla Warszawy, Pragi, Południe. Ze mną są pan poseł Grzegorz Braun, prezes Konfederacji Korony Polskiej. Kłaniam się, szczęść Boże. I Adam Kania, prezes polskiego WETA i szef projektu Norymberga 2.0. Spotkaliśmy się tutaj pod tym sądem z uwagi na tą interwencję poselską, która miała miejsce 1 marca tego roku. Interwencja była w Narodowym Instytucie Kardiologii, gdzie na prośbę jednego z pracowników poseł z Adamem i jeszcze z dwoma innymi osobami poszli, żeby dowiedzieć się, dlaczego szef tego instytutu każe pracownikom przynieść zaświadczenia o poddaniu się szczepieniom. Wczoraj przypomniałam sobie transmisję z tego wydarzenia i pan Łukasz Szumowski powiedział tam, że szczepienia chronią w 30% od transmisji wirusa. Mając na uwadze ostatnie wydarzenia i wypowiedź przedstawicielki Pfizera w Parlamencie Europejskim, gdzie na pytanie jednego z europosłów powiedziała, że nie było żadnych badań na temat właśnie transmisji wirusa po szczepieniu, można się zastanawiać, skąd 30%, dlaczego nie 25%, dlaczego nie 40%. Z którego sufitu? Z którego sufitu były te dane podane. Dziękuję. Proszę. Pan prezes Adamka. Drodzy Państwo, po wydarzeniach z 1 marca, czyli po interwencji poselskiej właśnie w Aninie u profesora Szumowskiego, wskutek tej interwencji, a właściwie wskutek haniebnego przebiegu tej interwencji, byliśmy zmuszeni, pan poseł był zmuszony i Grzegorz Płaczek, który też uczestniczył w tej interwencji, byli zmuszeni do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w pobliskim komisariacie, co też uczyniono. Natomiast 12 sierpnia tego roku prokurator Mariusz Czapliński, prokuratury rejonowej Warszawa, Praga Południe, umorzył postępowanie w trzech aspektach. Pierwszy aspekt to przywołany był temat zmuszania pracowników do przyjęcia eksperymentu medycznego. Drugi aspekt to był naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego w osobie posła Grzegorza Brauna. I trzeci aspekt to był zniszczenie mienia, dokładnie telefon komórkowy własności Grzegorza Płaczka w trakcie tej interwencji. Pozwolą Państwo, że ja króciutko zacytuję tylko kwiatki pana prokuratora, które są w uzasadnieniu, a które pokazują absurdalność argumentacji, którą posłużył się w celu umorzenia tego postępowania.
prokurator pisze, że w przypadku pierwszej sprawy, tutaj należy dodać, czyli w przypadku pierwszego punktu, sprawa toczy się także cywilnie między pracownikami a panem Szumowskim. I z tego co wiem, prowadzi to nasz niezależny związek zawodowy Wolność i Godność, dokładnie w osobie mecenasa Michała Molendę, który przedstawiał mi informację, że sprawa już jest na finiszu z korzyścią dla pracowników. Natomiast jeśli chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej posła, tutaj prokurator tłumaczy to, że należy zwrócić uwagę, że poseł na Sejm Grzegorz Braun w ramach interwencji poselskiej uregulowanej na podstawie ustawy miał prawo udać się do Narodowego Instytutu Kardiologii, dziękujemy panie prokuratorze, i podjąć interwencję, zaś zgodnie z artykułem 20 punkt 3 tejże ustawy kierownicy organu jednostek mają obowiązek niezwłocznie przyjąć posła w czasie kontroli. No, dziękujemy panie prokuratorze, że pan to zauważył. Natomiast niestety dodaję, że abstrahując jednak od tego, zauważyć należy, iż sposób przeprowadzenia interwencji poselskiej nie został w ustawie sprecyzowany. Zgadza się. W literaturze przedmiotowej słusznie podnosi się, że obowiązek nałożony na kierowników organów oraz jednostek ma charakter bezwzględny. Z tym także się zgadzamy. A więc nie mają oni możliwości odmowy przyjęcia posła lub senatora. Przyjęcie niezwłocznie nie oznacza jednak, że muszą oni porzucić wszystkie obowiązki. Także się zgadzamy. Związane z wykonywaniem swojej funkcji, aby tylko spełnić, aby tylko spotkać się z parlamentarzystą. Natomiast pan prokurator nie dodał tego, że skoro pan dyrektor nie mógł się spotkać, mógł wyznaczyć osobę, która na takie spotkanie mógł oddelegować. To nie nastąpiło, natomiast podczas samej interwencji zachodziła obawa, zgodnie z tym, co pan Szumowski powiedział, że jak będzie miał ochotę, to się spotka z posłem. I takie słowa padły w czasie tej interwencji. Dlatego, mając obawę, że ta interwencja nie zostanie przyjęta, poseł powziął takie możliwości i zaczekał w pomieszczeniu, w którym odbywało się spotkanie, do czego też miał prawo, aby przeprowadzić interwencję w momencie, kiedy tylko to spotkanie się skończy. Tutaj dalej prokurator pisze, że uznać należy, że zachowanie posła Grzegorza Brauna w tym zakresie nie mieściło się w ramach interwencji poselskiej uregulowanej w artykule 20 cytowanej ustawy. No panie prokuratorze, a kto panu dał prolegatywy do tego, żeby oceniać to, w jaki sposób poseł ma się zachowywać? Zwłaszcza, że pan prokurator stwierdził, że interwencja poselska nie ma formatu nadanego, określonego ściśle przez prawo. I uwaga, nikt nie złożył żadnych analogicznych ruchów prawnych nie wykonał, ponieważ nie byłoby do tego podstaw. Jak wiemy, pan Szumowski tylko poskarżył się w telewizji. Dalej prokurator podnosi także kwestię związaną z naruszeniem nietykalności, że w wyniku uniemożliwienia zamknięcia Łukaszowi Szumowskiemu drzwi doszło do przytrzaśnięcia ręki Grzegorza Brauna, co w konsekwencji doprowadziło do powstania kilku drobnych zasinień na jego ręce. Jednocześnie nie doszło między wymienionymi do innego kontaktu fizycznego, który by skutkował powstaniem innych obrażeń ciała. No, byliśmy tam, widzieliśmy nieco inne obrazki. Dalej prokurator pisze, mając jednak na względzie, że Grzegorz Braun uniemożliwił zamknięcie drzwi Łukaszowi Szumowskiemu, nie sposób jest przyjąć, że Łukasz Szumowski powodował te obrażenia umyślnie. Łukasz Szumowski nie wykonał wobec Grzegorza Brauna żadnych aktywnych ruchów, a obrażenia ręki powstały w wyniku uniemożliwienia przez Grzegorza Brauna zamknięcie drzwi przez Łukasza Szumowskiego. Miażdżenie ramienia drzwiami nieintencjonalne. Tak, przez kilka minut. Odruchowe z przypadku. Wszystko to jest na szczęście, szanowni państwo, uwiecznione. Wszystko to było transmitowane, wszystko to można właśnie obejrzeć tak jak o tym była mowa, choćby dziś można ten materiał odtwarzać. I
przejdźmy zatem do tego, co tu dzisiaj ma się rozstrzygnąć. Jeszcze jeden kwiatek. Ostatni kwiatek dotyczący telefonu Grzegorza Płaczka. Tutaj prokurator pisze, że odnosząc się do czynu właśnie tego uszkodzenia przedmiotowego telefonu, należy zwrócić uwagę, że umyślne wytrącenie z ręki Grzegorza Płaczka telefonu, że zgromadzony materiał dowodowy nie daje podstaw do stwierdzenia, że zniszczenia telefonu doszło na skutek rzucenia nim o podłogę przez Łukasza Szumowskiego, bo jak prokurator pisze, do takiego rzucenia nie doszło, tylko Łukasz Szumowski oddał telefon w momencie, kiedy Grzegorz Płaczek poprosił pana Szumowskiego, to mu go oddał, więc do takiego rzutu nie doszło. No i pan Szumowski zwrócił ten telefon grzecznie. Oczywiście mamy dwa niezależne nagrania, które to pokazują. Telefon, który był wykorzystywany przez moją fundację Polskie Veto do rejestracji i właśnie telefon Grzegorza Płaczka, który ewidentnie pokazuje obrazek szybowania na podłogę. Także jak widać w tym uzasadnieniu, prokurator wielokrotnie mija się z prawdą. No i dzisiaj będziemy starać się udowodnić na tej rozprawie, która będzie rozstrzygała, czy to postanowienie prokuratora było zasadne, czy nie było zasadne, że prokurator nie ma racji i zarzuty, które były sformułowane pod adresem Łukasza Szumowskiego, są zasadne i jak najbardziej organy ścigania powinny wyegzekwować literę prawa względem tego człowieka. Tyle z mojej strony, przekazuję głos posłowi Grzegorzowi Braunowi. Szanowni Państwo, procedura jest taka. Szumowski, eksminister, dopuszcza się kilku przestępstw. Przede wszystkim wobec swoich pracowników, których przymusza bezprawnie i z niewątpliwą szkodą przymusza ich do udziału w eksperymencie medycznym. I prokuratura informuje nas, że wszczęła w tej sprawie śledztwo. Następnie napaść na funkcjonariusza publicznego, w tym przypadku posła, utrudnienie bądź uniemożliwienie prowadzenia interwencji poselskiej z naruszeniem nietykalności cielesnej, rzecz ewidentna, zarejestrowana przez kamery obecne na miejscu. I po trzecie zniszczenie mienia należącego do niezależnego działacza, społecznika, także dziennikarza Grzegorza Płaczka. I w tych wszystkich trzech punktach prokuratura poinformowała nas, że wszczyna śledztwo, czyli było zupełnie oczywiste, że podyktowane przez nas, Grzegorza Płaczka i przeze mnie pracowicie, bezpośrednio po tych wydarzeniach na posterunku policji najbliższym, podyktowane zawiadomienie, że ma ręce i nogi, no zwłaszcza, że są dowody, świadkowie, nagrania. I jeszcze raz spójrzmy na datę, mija następnych parę miesięcy i oto w sierpniu okres wakacyjny, prokuratura postanawia o umorzeniu tego śledztwa. My tę decyzję zażalamy i oto dziś sąd ma rozstrzygnąć, czy prokurator zasadnie zamiata tę sprawę pod dywan. Szanowni Państwo, nie chodzi tu o kwestie personalne, nie chodzi tutaj o jakieś incydentalne przepychanki, o jakąś osobistą animozję. Chodzi o państwo polskie, o jego standardy, zarówno w lecznictwie, jak i w sądownictwie. I o to się dzisiaj tutaj upominamy. Sprawiedliwość przez sądy Rzeczpospolitej jest wyroki, co oferowane w waszym, szanowni Państwo, imieniu. W związku z tym z zasady wszystkie działania sądów są jawne dla opinii publicznej, ponieważ sąd was, szanowni Państwo, reprezentuje. Tak jak poseł was reprezentuje i to wasze prawo do informacji publicznej i do sprawiedliwości zostało naruszone w tym przypadku. Więc z zasady jawne jest postępowanie przed sądami. Udamy się teraz do sali
numer 15. Wszyscy, którzy, jak widzę, uzbrojeni są w jakieś urządzenia nagrywające, powinni koniecznie przedstawić się sędziemu i zapytać o zgodę na rejestrowanie przebiegu rozprawy. Zdziwiłbym się bardzo, gdyby sąd wyłączył jawność, ponieważ, powtórzmy, to jest wyjątek od reguły. Wyjątek od reguły. Wtedy, kiedy na przykład w grę wchodzić może obraza moralności publicznej, intymne szczegóły czyjegoś życia czy pożycia, wtedy sąd może może rozciągnąć kurtynę niejawności nad tymi być może bulwersującymi, drastycznymi, gorszącymi szczegółami. Tutaj nic takiego nie ma miejsca i w związku z tym z mojej praktyki jako podsądnego świadka, także jako reżysera, dokumentalisty w moim poprzednim życiu, rejestrującego niejedną rozprawę, wynika, że zarządzenie niejawności byłoby czymś, byłoby kolejnym zadziwiającym elementem tej sprawy. Dziękujemy za uwagę i ciąg dalszy nastąpi, prawda? Po rozprawie zobaczymy w jakim miejscu, w jakim punkcie stoi. Ja mam pytanie. Domyślam się, że nagrania są udostępnione sądowi, także sąd już zaraz... One zostały natychmiast zabezpieczone przez policję, zostały natychmiast przesłane do użytku policji, stały się natychmiast dowodem w tej sprawie. Element. Tak jest. Pan prezes Adam Kania osobiście tego dopilnował. Do zobaczenia zatem po rozprawie. Dziękuję, bo to zobaczenia. Robimy tak, że tam ja będę tam chodził na salę. Ty będziesz chodził tam? Nie. Nie będziesz tak, bo chodzi o flagi. Jak ten? Nie, chodzi. Ten pani będzie wchodziła tam? Nie. Normalnie, a czemu? To znaczy przed salą chociaż tam, żeby ten. Natomiast te flagi. Ja nie mam żadnych upraw. Te flagi to dam synowi, żeby schował. Masz nie za. Schowaj do samochodu, tak. No i idziemy. Idziemy. Ten chyba zrobimy drugi odcinek nagrania. Tu wchodzimy do sądu rejonowego. To jest ten sąd właśnie, który to będzie procedował. I sala numer 15. Już wszyscy zaraz przyjdą, a mi do zobaczenia przed salą.